Kocham cię. No, no ja ciebie też. Ile ona chce za grę? Tą Katarię bierzemy chyba. Ona chce trójkę. Płacimy trójkę, czy najpierw spróbujemy za darmo? Ja umiem się targować po ojcu. Mój stary to nawet jak szedł do sklepu normalnie, do spożywczaka, to targował mleko, kurwa, jak... A, weź, daj spokój. Ja pierdolę. Ty! Dziewczyny wolą starszych, nie? Ile mam powiedzieć, że mam lat? Ona, jak ona ma 21, jak powiem, że mam 25 za 2 tygodnie, to pomyśli, że jestem za stary. Muszę wejść jej w psychikę. Czyli jak ona ma 21, to ja mam 22. Dobra, muszę sobie już zrobić postać w głowie. Mam 22 lata. Nazywać się będę jeszcze, nie wiem, zainteresowania. Czy mogę się interesować? A, chuj wie, zobaczymy. Teraz coś wymyślę. O, siemanko. O kurwa, ja mam tego gościa na profilowym na Discordzie. No nie, ona pomyśli, że to ja. Ja pierdolę. Wiesz co, boję się kurwa, że będę do was gadał i w tym momencie ona odbierze. A na początku nie może wiedzieć, że mam streama, wiesz o co chodzi? Czekaj moment, no ona musi się wypsikać kurwa. Ja znam te numery laseczek, wiesz. Cipka fresh. Wiem o co chodzi. No, halo. Siema, Ola. No, siema, co tam? Dobrze wszystko, a co u ciebie słychać? A, no ja ci się przyznam, że ja tu trochę chora jestem. I to już tak choruję od dłuższego czasu. Debilu, wzywasz laski od ślad, kurew przy dwóch kawidach. No właśnie, ciężko wiem. Zrobić ja to w ogóle mam pracę. Bardzo lubię swoją pracę, ja teraz do niej nie chodzę. Zrobione. Jeszcze raz powtórz proszę, bo brat mi akurat do pokoju, czy? No mówi, że jestem chora. No a. I tak w sumie to smutno mi trochę, bo ja mam taką fajną pracę. I tak sobie do niej lubię chodzić. A teraz no. To ja do niej nie chodzę. No i tak nie mam co robić na co dzień. A mogę spytać, jak pracujesz? A, wiesz co? Pracuję w cukierni, robię sobie słodkie rzeczy. A, tak, ty tak pasujesz tak. I pączki. Taka słodycz w cukierni. No, ja tak też mam pączka. Fajną pracę, ja jeżdżę tirem. Tak, jeździsz tirem, a to no. Słyszałam, że dużo się zarabia, jak się jeździ tirem. No, ale mnie nie ma cały czas, nie? No, a gdzie teraz jesteś? Znaczy, no teraz akurat mam wolny tydzień, ale zaraz znowu wyjeżdżam 3 tygodnie w trasę. Ale wiesz, z kolei se zwiedzę, nie? Europę całą. Teraz lecę do Francji, do Paryża. O, a to no. Bardzo ciekawe miasto. Mówię, że bardzo ciekawe miasto. No. Tak, bo tam mam paczkę do dostarczenia, tutaj wiesz, tu rozładunek, później załadunek, no dużo na głowie. No ja wiadomo, o co chodzi, no. No, ale wiesz, zdałem kategorię B2, nie, w samochodzie na prawko i śmigam sobie elegancko. Mam fajnego busa, ostatnio wziąłem w leasing, drugiego już. O, no. Ja jestem w trakcie właśnie robienia prawka, tak od roku, ale idzie mi coraz lepiej, naprawdę. O, to fajnie, ale to rok czasu już robisz? Znaczy, wiesz co, mam profil kierowcy już rok, jakby tam jestem już w tej swojej szkole. A, no i okay. Jestem na etapie zapisania się na zajęcia. Okej, okay. A wyjeździłaś te godziny już? A, 30? No właśnie jeszcze nie, właśnie dopiero muszę zacząć. To jak chcesz, ja ci mogę pomóc, ja mam w ogóle ten, zrobionego inspektora, mogę uczyć, tak profesjonalnie. A, co ty gadasz? A naprawdę ci mówię, bo to się robi dodatkowo, to idziesz na taki kurs tylko półroczny i normalnie robisz kurs inspektora i możesz dawać... Jakby jeździć z kimś, nie? I jakby uczyć go normalnie. Musisz mieć taką specjalną furę tylko, że ty masz swój tam, wiesz, gaz i sprzęgło i możesz normalnie komuś pomagać. A, to bardzo ciekawe. Naprawdę ci mówię, z ręką na sercu. No, muszę się zmotywować bardziej do tego prawka, bo prawko teraz to jest rzecz niezbędna. Ale jak nie mieszkasz w małym mieście, to wydaje mi się, że prawko useless jest. Wszędzie możesz tymi autobusami. Nie. Ja w troszkę większym mieście mieszkam. No to właśnie mówię, no to wiesz, tu autobusy, tu tramwaje, weź utrzymaj taki samochód, tu się coś zepsuje, tu OC, tu paliwo przecież tyle kosztuje, te ceny to pojebane są teraz, nie? Słuchaj, Ola, a mogę spytać, długo w LoL'a grasz? Znaczy, no konto mam długo, ale tak niedawno wróciłem. No i tak jakby zaczynam się trochę uczyć. Aha! To ile grasz? Może, no nie wiem, tak gdzieś z pół roku, może mniej, z przerwami kurde, jakimiś. Sporo. Ja zacząłem 3 miesiące temu, wiesz, teraz akurat miałem wolniejszy termin, to od 3 miesięcy gram. No i jaką tam masz rangę przez te 3 miesiące już? A masz konto na Weście? Mam na Euna. Okej. Ja mam Golda 2. A, no to fajnie. No ja niestety nie, ale kiedyś będę miała Golda, zobaczysz. Ja ci mogę pomóc, ja jestem jednym z lepszych graczy ogólnie, nie? Ja AD Carry, no, właśnie ja ci powiem, że ja to chcę się nauczyć tą grę. Tylko ja to tak trochę, jak się uczysz grać w LoL'a, to jakby musisz chcieć się w niego uczyć. A mi się tak trochę nie chce. Na przykład, no nie oszukujmy się, no trochę mi się nie chce. No i tak nie wiem, jak ja się mam tego tak
uczyć, żeby się No dało. nie, ale wiesz, bo najważniejsze, żeby gra sprawiała ci przyjemność, nie? I wiesz, i żeby ta nauka była przyjemna, bo to wiesz, tak uczyć się na siłę, to zaraz porównasz to do szkoły i będzie lipa, nie? Ja akurat, mówię ci, na tej grze się znam, bo mam już golda, to wiesz, dosyć wysoko. I jak chcesz, moglibyśmy razem pograć, nie? Ja cię, No tak wiesz, tak, dłużej jasno. jakiś tam duo, do silverka cię weźmiemy. Później do golda No, dostaniesz skórkę za koniec chociaż sezonu. silverek to już będzie coś. No później wiesz, powoli, nie? Powolutku do przodu. No dobra, no to jak my tutaj robimy? No czekaj, to ja już loguję. A powiedz mi, Ola, a mogę spytać Olu, ile masz lat? Albo ile wiosen przeżyłaś? Ja No. mam dzisiaj urodziny, 1 marca. Co ty gadasz? Naprawdę, autentycznie jestem chora z gorączką. I W urodziny? Miałam mi dzisiaj, słuchaj, torta w pracy, miałam sobie sama zrobić. Miałam już tu zaproszonych znajomych, no i się nie udało. A wiesz, że jakbyśmy byli razem, to ja bym ci zawsze miał torta dla ciebie ugotowanego? Zrobionego? Ugotowanego torta, mówisz, No, tak? przygotowanego, No. przepraszam, bo ogólnie nie mówiłem ci, ja mówię w kilku językach biegle i czasami się myli. A w jakich językach mówisz? Ja Francuski? mówię, Będziesz do mówię... Paryża, Tak, to może tak, akurat nie o problem. francuskim się znam. Mówię biegle w polskim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim i portugalskim. No to ja widzę, że ty jesteś taki jakiś człowiek biznesu, taki rekin trochę. Tutaj tu języki, tutaj No jakiś... akurat kojarzysz tą piosenkę Intercontinental Buyers? O Boże, oczywiście, że Solara i znam. Białasa? Tak, To tak. oni to nam, o mnie ograli, nie? Nagrali, nie? Co ty gadasz, Przysięgam naprawdę? ci, z ręką na sercu, bym cię nigdy nie okłamał przecież. Nie, no wiadomo, my tutaj jesteśmy na dobrej relacji, szczerej, prawda, ufamy sobie. Oczywiście, Olu. Wydajesz się bardzo sympatyczną osobą. Które to urodziny dzisiaj? Dzisiaj 21. No to wszystkiego najlepszego, Ola. Sto Oskarek, das lat, sto subscribe. lat. Niech A dziękuję, żyje nam. 100 lat, Ola, serio. 21, tak? Powtórz? Tak. Kurde, to ty w kwiecie wieku, co? No właśnie, jak ile ty masz lat? O, może ty mi 22 powiesz. kończę w marcu, zgaduj którego. Marzec. No to strzelam, że może 16. No Skąd nie wiedziałeś? gadaj mi, No nie gadaj mi, że trafiłam. Nie, nie, nie. skąd Nie, nie wiedziałaś? uwierzę w to. No serio ci mówię, no przysięgam. No dobra, no to uznajmy, że masz 16. A No. czy ja właśnie, bo ty znasz w ogóle moje imię. A czy ja mogę poznać twoje? A na jakie imię brzmi? Muszę się zastanowić, czekaj, czekaj. Może jakiś, nie wiem, Damian albo jakiś Jakub, chociaż to takie pospolite bardzo. Może... Nie, no nie zgadniesz. Nazywam Norbert, mam na imię. A to ciekawe imię bardzo. No. Takie rzadkie, nie znam żadnego Norberta. Jesteś pierwszym Norbertem, którego znam. O, no to miło mi. Ty jesteś w sumie pierwszą dziewczyną, z którą gadam. Tak? O. No. A poza Ale to ja mamą, nie? myślałam, że ty tak wcześniej masz tego Epala, może już tutaj coś sobie korzystałeś. Nie, to znaczy nie będę cię kłamał, Ola, więc słuchaj. Powiem ci prosto z mostu. To jest tak, że ja mam fobię społeczną, nie? O, I a to jakby ciekawe. ja się bardzo boję rozmawiać z ludźmi. Byłem u psychiatry teraz ostatnio i dał mi leki jakby na fobię i dopiero zacząłem brać. I tak naprawdę, wiesz, te leki na początku, przez pierwszy tydzień jak bierzesz, to masz gorsze samopoczucie, nie? Bo No, 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 no. efekty uboczne masz takie, więc mam jakby te gorsze samopoczucie i ta fobia społeczna jeszcze bardziej narasta. I pani psycholog, bo też byłem u pani psycholog, zaleciła mi, żebym rozmawiał z ludźmi. Z ludźmi, nie? Wyszedł do ludzi. No i tak szczerze, to jesteś pierwszą dziewczyną, no mówię ci, z którą rozmawiam, na Epalu i w ogóle, nie? Ja całe życie, wiesz, miałem szkołę w chmurze jakby, nigdy do ludzi nie wychodziłem i ja wyglądam tak trochę jak nerwarian, kojarzysz? Kojarzę, kojarzę. No, jak taki dredziarz z lasu, nie? Jak Wardęga druid. No. Ale to bardzo mi miło w takim razie. Ale tak wiesz, oglądam te dziewczyny na Epalu, co prezentują sobą i ty mi się wydałaś najpiękniejsza, nie? I taka najbardziej, co ma ułożone w głowie, dlatego mówię, no biorę cię na bank. Ty będziesz tą jedyną. Tutaj bardziej mi się wydawało, wiesz, ci powiem szczerze, że ludzie na tym Epalu to tak jakby zwracają uwagę może bardziej na te rangi. I ja się tak martwię. Pewnie nikt ze mną grać nie będzie. Nie, Brzegi, no. mamy jakiegoś brąza. Najważniejsza jest przyjemność z gry, Olu. Przecież nigdy bym, wiesz, mówię ci, ja też to gram tak rekreacyjnie, nie? Czasem, no i wiesz, No i dobra, mówię. a co chcesz zagrać? Chcesz zagrać aramka czy Dawaj normalka? normalka, dawaj normalka zagramy. Normalka, no Pokażę dobra. ci mojego Dravena, ostatnio ćwiczyłem. O, A no dobra. No to napiszesz mi swój nick zapraszam. na Discordzie, proszę? Dobra, ale to tam z tym Epalkiem coś robimy w takim razie? Co robimy? No nie wiem, no ja tu myślałam, że no orderek wykupisz, prawda, ładnie, kulturalnie.
Czy już to zrobiłeś, bo w sumie to nie zwróciłam uwagi. No, powinnaś już mieć. Nie, a nie przeszło, nie przeszła płatność, poczekaj. A myślisz, że mam podobny głos do Dravena trochę? Jak taki zrobię niższy? No, jak... taki trochę podniecający nawet ten Draven, no. Jak Draven, nie? No. Ja się na Dravenie akurat znam, całe życie mainuję. A chciałabyś mieć kiedyś własną cukiernię? A wiesz, o tym myślałam, ale myślałam, żeby wyjechać do Anglii i otworzyć ją za granicą, a nie tutaj w Polsce. A wiesz, że kiedyś mama do mnie mówiła, że jestem jej ponczusiem? No, ja też jestem taki słodki, nie? Ale taki z dziurką, czy taki bez dziurki? Taki bardziej pulchny, ale mam dziurkę w środku, no. Ale jedną tylko? No a ile? No, że pępek, nie? Ja jestem jak no tak, kulka oczywiście taka, wszyscy no. mówimy tylko o pępku, no. No tak, no, wiadomo, panek tutaj podpiksów nie ma, broń Boże. Ja jestem jak taka kulka. Mam 120 kilo. I 175 cm wzrostu. Myślisz, że mogłabyś być moją dziewczyną? Słuchaj, no nie mam pojęcia, no jakbym cię może bliżej poznała. Żartuję, ja tak nie wyglądam. Wyślę ci moje zdjęcie na tym, dobra? Na Discordzie jak wyglądam, bo ja w sumie ciebie widziałem, to żebyś poczuła się ten, nie? A dobra, a jeszcze raz, ile masz wzrostu? Powtórz mi. 1,78 m. A, no to jesteś równo ze mną. No taki kurwa, idealnie ze mną. No jak ja mógłbym cię tak wziąć ręką za szyję i jak mój brat, jak ziomal, nie? Pa, ja ci wyślę. Ziomal brat mówisz, tak? O, no ciekawe połączenie. Zobacz gifa na Discordzie. To ja, jak się wkurwiłem ostatnio, grałem Dravenem i rozjebałem koszulkę. Ciekawy wyglądasz. W sensie ten... tak... Ale... Podoba ci się? Znaczy ja bardziej zwracam uwagę na charakter niż na wygląd, ci powiem szczerze. Także ja bym musiała cię tu bardziej pod względem charakteru poznać. No dobra, jasne, spoko. Zaraz możesz mnie bardziej poznać, ale tak szczerze to charakter mam jeszcze przystojniejszy, nie? Jeszcze przystojniejszy mówisz. Tak. No dobrze, no zobaczymy, jak sobie i mam zagramy. Kolczyk w uchu, zapomniałem dodać. O, a wiesz jaki? Znaczy taki zwykły, czy jakiś taki fikuśny? Typu nie wiem, industrial albo coś. Tunel. Tunel, Dawaj tego PayPala! Ola, no ile mam czekać? Nie podobał. No bo mnie tu zagadujesz, a ja muszę sobie tu w tle się zalogować i... Tunele teraz w modzie są, nie? Trendy. Tak, tak. Tak, znaczy ja mi się nie podobają, szczerze powiedziawszy. Nie lubię tuneli, kiedyś chciałam, ale teraz jak na to ja patrzę, mówiłem, to... że tunele mam w swoim mieście. Nie, nie, ja w uchu mam kolczyk. Słuchasz mnie, Ola, halo? No słucham, i słucham, ale to mi przychodzą jakieś powiadomienia o tym Epalu. W ogóle się Epal, nie skupiasz Epal na naszej rozmowie, no taka jesteś. Weź wyłączę pala, no, teraz, słuchaj, teraz jesteś ze mną, no zajmij ja się mną, no nie bądź ja taka. Mam takiego fajnego chłopa, no to ja tutaj jestem, wiesz, no... No. Ja się muszę pomyśleć, co ja no mam. No jasne, tutaj, oczywiście, zdaję sobie sprawę, ale jesteś na tym Epalu i wiesz. I ja jestem zazdrosny teraz, nie? Innym odpisujesz, jak jesteś ze mną? Jak mogę spytać, Ola, masz jakieś zainteresowania? A no wiesz co, teraz postawiłem na tą cukiernię. Tak no. To sobie tam gierczę jeszcze w jakiegoś Genshinka. Co ty gadasz? W Red Deada mam jeszcze osu, trochę klikam czasami. Moja ulubiona gra, Genshin. Co ty gadasz? No. Naprawdę? Mhm. Ja miałem 50 level. 50 level? No jakie tak. Miałeś postacie w tym Genshinku? Sporo miałem. Ale głównie grałem tą... Ale kogo banować? Chciałbyś kogoś, co chcesz, żebym co chcesz. Głównie grałem tą Ayaką, Zhongli, Diluke miałem. O. Xingqiu. To w sumie tyle, nie? No to tak. A ty? No ja to mam 56. No, o, ja to kurwa, to ty... A może byś mnie podekspiła, co? No ja ci mogę jakieś bossy pozabijać. Dobra. Sobie, no nic więcej się w Genshinku ale nie przyda, niestety. To na drugą randkę. Ja cię na pierwszą zapraszam, może na tego Berlina. Albo zamiast kebaba może a, byś... A, w końcu ty płacisz za tego Berlina, tak? I ty mnie zapraszasz na kepsa. No dobra, no, dobra. Niech stracę, ale może właśnie mówię, zamiast kebaba byś się zgodziła na sushi, jakieś jaty, sushi. Jakieś ten, później byśmy poszli na jakiś film. Najlepiej do mnie, mam Netflixa kupionego, z bratem na pół dzielimy. Nie, po co Netflixa, słuchaj, mam Unlimited w Cinema City. Dobra, ja mam kumpla chyba w ogóle, co w Multikinie pracuje. To a może, to co... wiesz, puści, to nie, może to coś ogarniemy. No, to jakieś ten, ostatnio Awatara grali. A grali, a wiesz, że nie byłam, chciałam iść strasznie, ale... A wiesz, że ja też? To może razem pójdziemy? Wiesz co, to jest problem, bo mamy Venemi nami. Patrz jaka kurwa, ghostuje i zajebała mi nami. Dobra, nic się nie przejmuj księżniczko, walniemy ją bez nami. Czasem wchodzi we mnie demon. No dobra, no ja tu mam jakiegoś Blitzcranka, Karmę, Luxę. Dawaj tam Kencha. Kencha? No, tam Kench jest dobry. Umiesz tam Kenchem? No, się nauczę zaraz, no. A umiesz Nautilusem? Nie miałam jeszcze okazji grać Nautilusem. W sensie, ja to ogólnie tak mało co dotykam linię supportu.
No aha, jest taki problem, że to ty głównie AD carry grasz? Tak, tak. Głównie AD carry grasz, czy co? No tak, tak. Znaczy no... A to może... Kurde, bo ja się na supporcie też coś znam trochę, to... Może ja powinienem ci supportować. A umiesz grać Lulu? Nie, nie, nie. Niestety nie. Wiesz co chcesz. No dobra, no to chyba sobie poradzimy z takim teamem w takim razie. No, a mówiłaś, że w większym mieście mieszkasz, nie? No, no, tak, tak. A mogę spytać w jakim? Albo okolice? A no ja tak w centrum bardziej Polski mieszkam. Co ty gadasz? Poznań? No, a ty skąd jesteś? Nie, 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 niestety nie. Ja z Torunia. Z Torunia ty jesteś. No, to centrum Polski prawie. O, prawie. No to zgaduj, skąd ja jestem. Z Łodzi. Tak? A skąd ty wiesz, że jestem z Łodzi? No bo ja cię, Ola, ja cię znam. Nie, no świruję, mówiłem ci, że ze Świebodzina jestem, kojarzysz? To jest tu statua Jezusa, jest taka duża, na tego, jak w Rio de Janeiro, nie? A nie wiem, nie byłam nigdy, nie miałam okazji. Beteo nawijał 66200, kod pocztowy, to że Jezus patrzy z góry na to puste miasto, no co ty, nie kojarzysz? Niestety nie. No dobra, nie ten, ale to jest tutaj Lubuskie, przy granicy z Niemcami. Okej, dobra, dobra, będę widziała. No. Także kiedyś możemy na Niemcy się wybrać, jak chcesz. A wiesz, powiem ci, że nic za granicą nie byłam. Ty, jak my mamy stuleje na topie. Wiesz, że miałem kiedyś stuleje? Tak? No. Co ty gadasz? No serio, ale... Co to jest, kurczę, powiedz mi. No, jak skóra nie schodzi z fiuta. A, no to chyba nieciekawe. Bo ogólnie jak jest się małym, to rodzice powinni pomagać dla dziecka, nie? Przynajmniej tak słyszałem. A mi nie pomagali, mi nie schodziła skóra. I musiałem mieć zabieg. Serio, ale już jest git. Teraz mam taką petardę, serio, serio ciągle. Coś odpowiada z lagami, Ola! Skup się na mnie, czy ty na Epalu odpisujesz? Nie, nie, właśnie nie. Aha, a poza tym cukiernictwem i graniem w gierki, czym się interesujesz, jak mogę spytać? No w sumie to nie wiem, co ci tam jeszcze mogę powiedzieć. No głównie właśnie to cukiernictwo teraz, te gierki. Czekaj, bo ta kurwa mnie pinguje istowska, żebym mu lisował! Przecież bym mu przypierdolił ten nieudacznik jebany! Będę kurwa lisz na liście, kurwa, first zajmuje dżunglę, bym mu wyda... Już nie mogę grać na tym serwerze! Sorry, księżniczko, trochę się wkurwiłem, ale... Aha! Ja mam w sumie sporo zainteresowań, wiesz? Właśnie, chciałam cię zapytać, żebyś ty mi w ogóle opowiedział może o swoich zainteresowaniach, ogólnie... bo tak damy o mnie. No tak ja chciałabym się sobie dowiedzieć, powiedz. Czekaj, muszę ich ujebać. No to ich tam, wiesz, zrób swoje i... Ja ci tu trochę pomogę. A co ta dziwka robi? No, moje zainteresowania, no tak jak ci mówię, jeżdżę tirem. Głównie samochody. Ostatnio kupiłem sobie nowe te Tico Punto. Jakby wkładam w nią, wiesz, dużo serduszka i lubię tak jeździć. Czekaj, bo tu twoja... Nie wiem, kurwa, dziwka se myśli, że gra na chłopca z pierwszej łapanki pojebało tą Dianę, czy co? Czekaj, muszę jej napisać, question marka, włączę olchat, bo już mnie wkurwiła. No i co tam jeszcze z tymi zainteresowaniami? No, poza tym lubię, ja idę do bazy, księżniczko. Poza tym lubię też, dużo jeżdżę na rolkach. Na rolkach jeździsz? No. No i powiedz mi jeszcze, że ty łapiesz Pokémony. Serio, ale mam chyba 40 level w Pokémon GO, założyłem grupę na fejsie Pokémon GO Świebodzin, przyjmuję tutaj ludzi i normalnie takie jaja są. Przysięgam, no zbieramy się całym tam pół Świebodzina, bo to małe miasteczko z chłopakami z gimnazjum i normalnie łapiemy razem te, nie? Pokémony. Ostatnio złapałem Snorlaxa. Tak podjarany byłem. Gymy podbijamy, mamy 4 gymy w Świebodzinie, 3 są moje. Taki dobry jestem. Co ty gadasz? Naprawdę ci mówię, no. Ale mi... Podobasz mi się, ci powiem. No, Ola! No nie ma co się dziwić. Dodać, wiesz? Może kiedyś tam wbiję do ciebie. Dawaj, jasne. Wbiję cię na gymku. Ty mnie, kurwa, na gymie. Mam trójkę, jeden nie creep. Nie wątpię w moje umiejętności. Nie, nie. No nie wątpię. Czekaj, bo tu... Czekaj, bo dziwka kurwa bubla se rzuciła, ty bublo jeba. O, dobra, w sumie git. No, a ty grałaś w Pokémon GO? No ja gram w Pokémon GO. Sezonowo, co to prawda, ale gram. To ja gram od bety, ja pamiętam jeszcze jak zaczynało to się... Tak, to 14 lipca wyszły, chyba 2016. Ja grałem wcześniej, jeszcze tylko na australijskim IP musiałaś mieć konto, nie, żeby grać. Musiałem, australijski tak, VP, no ja wtedy już grałem. Nie wiem czy wiesz, ale kiedyś...
nam nie mówili normalnie ten w średniej ketchup. Aż ketchup. Właśnie od Asha ketchupa, bo ja byłem takim fanem Pokemonów, nie? A też lubisz musztardę, czy tak nie preferujesz? Musztardę? No. Tylko z jajkiem. Musztarda z jajkiem, a to ciekawe połączenie. A jadłeś kiedyś ketchup z jajkiem jest tak niedobry, o mój Boże. Fuu, no co ty, nie lubię tego. No, także poza samochodami to mówię ci, sporo na rolkach jeżdżę. O, a umiesz jakieś takie sztuczki może? No, umiem 360 w powietrzu, taką śrubę tak zwaną. Co mamy ty taki, mamy jak taki wysoko się zbijasz? Słucham? Jak wysoko tam śrubę robisz? No jak wysoko? No tak na 1,5 metra skoczę, nie? Ale lądujesz na dwóch nogach czy na twarzy? Zazwyczaj na plecach, ale wiesz, jest okej. Nie, no to słuchaj, a łyżwy też preferujesz, czy tak raczej tylko rolki? O, no? Ja... Oglądałaś to anime, Yuri on Ice? Boże, oczywiście, że oglądałam to anime. No. Ja... Takie triczki... Mówię ci, ja... A oglądasz anime ogólnie? Dużo? Pa, czekaj, bo ta kurwa się panoszy, shielduj mnie piękna. Muszę jej przyjebać, no i wypierdalaj z mojej linii, rybko jebana. Cześć Kaseko, czy pozdrowisz mojego koleżgeja z Robunia Adama? No, a jakie twoje ulubione anime? A ja ci powiem, że ja ostatnio miałam przerwę. Ale jak oglądałam, to bardzo mi się spodobało Kuroshitsui, albo Tokyo Ghoul. O, Kuroshitsuji to z tym kelnerem, lokajem. Tak. Lokajem Sebastianem. Kurwa, lokal Sebastian. Ja mam kumpla Sebastiana, ale poszedł siedzieć teraz. Ja mam brata Sebastiana. Jest takim cwem, ci powiem. Jaki tak, nie no. Mów tak! Nie mów tak, Ola! Nie możesz! To ja bardzo go nie lubię. My się bardzo nie lubimy, naprawdę. Więc jak ja mam okazję i słyszę jego imię, to ja zawsze go pozdrawiam. Ale nie, bo... Olu... C-word jest zakazany. Nie, no ale my sobie tutaj rozmawiamy na chillku przecież na DC-ku, prawda? Ale moi rodzice nie lubią, jak ja mówię takie słownictwo, wiesz? Okej, dobrze, to już więcej tak nie powiem. Proszę, jakbyś mogła tak nie mówić, no. Czekaj, bo mama mnie woła. Sorry, Twitch administration, from bottom of my heart, she didn't mean anything wrong. She's really cool and I'm sorry if someone got offended. From bottom of my heart. Czekaj, już jestem, nie cofaj. O. Skurwysyn na Lucjanie. Słuchaj, a czemu się nie lubisz ze swoim bratem? No, to jest długa historia rodzinna. A brat starszy, młodszy? Starszy, bo to jest jakby brat cioteczny. I on już w ogóle ma dziecko. I żonę. No i ja to tak się trochę z nim wychowałam, z tą ciocią. I z nim. No i tak jakoś się ta relacja na przestrzeni tych lat trochę popsuła niestety, okay, bo on taki trochę toxic. Taki... surowy bardzo był. O, no, w sumie no, na dwie dziec. Weź mnie no uleć. No i tak się nie dogadywaliśmy. Już cię leczę. Ty nie grasz jak brąz. Jak nie? Staram się jak mogę. Grasz lepiej. Nie. Naprawdę. Co ty gadasz? Mhm. No ja się po prostu dla ciebie staram, no widzisz. Uleczysz mnie, czy nie? Że jestem trochę chora. Nie jesteś chora. Nie mów tak, jesteś bardzo piękna. Piękna mówisz, jestem. No. Słuchaj, Olu, a... Pójdziemy razem na łyżwy? Na łyżwy, No, wydaje mi się, że możemy iść na łyżwy, nie ma na chociaż teraz wiosna będzie, zima się kończy, to tak, może na... teraz się kończy sezon. No... To może na rolki. Dawaj tą kurwę, bo mnie wkurwił ten Lucjan. Dajwujemy go, umiesz dajwować? No tak, coś tam umiem, no. Coś tam potrafisz? Mało, ale... Dobra. Ale się szybko uczę, o. Okej. Staram się przynajmniej zwracać uwagę na to, wiesz, co ktoś mi mówi i tak dalej. Odpuśćmy mu, cofnął się. Odpuść. A powiedz mi... Czekaj, no ale tej to nie odpuszczam. Nie, no to walimy, dawaj. Zostaw killa dla Dravenusa, dobrze, Olu, no ty to się znasz. Ja pierdolę, ty mnie tak podniecasz, a wiesz... Nie wiem, czy jest coś, co mnie bardziej podnieca, jak gram Dravenem i jestem sfidowany. No to słuchaj, ja się cieszę, że ja ci mogę pomóc. Że się dobrze bawisz. O. No w chuj, ale jeszcze lepiej się bawię, bo zajebiście z tobą spędzam czas. Dawaj go, bierz agro, piękna! O, ile dostałem? Widziałeś to? No widziałam. Zbugowana gra! Weź daj spokój, kto to widział, kurwa, zbufowane turety. A no tak, ostatnim patrzu.
Nie, ale tak szczerze to nie grasz jak brąz. Wydaje mi się, że masz potencjał na Silvera. Na Silvera mówisz, no? Może gdybym grała Rankedy, to mi się dowiedziała. A, bo ty nie grasz Rankedów. Tak chillowo, chillowo gram sobie Aramki. Okej. Okay. Jest taka liga w Polsce. Dziewczyńska, kobieca. Ultraliga, słyszałaś o niej? Nie, nie słyszałam. No ogólnie kobiety grają zawodowo. Czekaj, bo to co tu chodzi. Dawaj, jebnij go. Bierz, jebnij go. Zajeb mu. Idź. Zajeb mu. I tej też. Ten kill mój! Dzięki piękna, no. Słuchaj. Anime czy seriale? A seriale, seriale, zdecydowanie seriale. A oglądałaś ten? M jak miłość? M jak miłość, no zawsze oglądamy M jak miłość, słuchaj. No. Jeszcze były Barwy Szczęścia. I jeszcze był Klan, Boże, tego A oglądałaś było. Szkołę? O, lubię oglądać Szkołę. Ale co ty tak, gadasz? Tak, jak w TV sobie przeleci, to tak luknę. Ale to tak w sumie... Rzadko, a oglądałaś odcinek z Natsu? Nie, nie oglądałam. A kojarzysz Natsu? Kojarzę, kojarzę. Wiesz, że to moja kuzynka? Tak? No. No, ciekawe. Przysięgam. Przysięgasz, mówisz. No dobra, no ja coś czuję, że się ciekawe rzeczy od ciebie dowiem. Bardzo, bardzo ciekawą osobą jesteś. O. Dzięki, ty też, Olu. Tutaj, tutaj Natsu, tutaj jakieś jeżdżenie sobie tilkami. No, no, ale wiesz, jedni to powiedzą, no, a tylko tirowiec. Oni powiedzą tylko tirowiec, a oni nie wiedzą, kurwa, że tak naprawdę ja muszę jechać, żeby oni mieli co włożyć rano do garnka, żeby mieli właśnie szynkę, wędlinki i inne takie rzeczy, nie? O, czy ty lubisz gotować właśnie, powiedz mi? Ja jestem zawodowym kucharzem. Kucharzem zawodowym jesteś. No. No i co ty tam ciekawego gotujesz? Ostatnio ugotowałem taką potrawę, to się nazywa kurczak z rożna. Potrawa kurczak z rożna. No, kojarzysz? No, no tak, kojarzę. No jak ją zrobiłeś, powiedz mi? Bo ja to tak w sumie też lubię gotować. Może się nauczę jakieś przepisy od ciebie. O. Wziąłem kurczaka, ugotowałem, wstawiłem na róż i zrobiłem, nie? Na to ty masz róż w domu? Mam. Ale słuchaj. Ja się nie dziwię. Ta gra to jest czasami jest ciężko. Ja się naprawdę nie dziwię, że wiesz, że ludzie, którzy potrafią nią grać, się nie denerwują. Ja nie wiem, ja mam kumpla, co wyobrażasz sobie, że gra 11 lat w tą grę i gra tylko Lulu? 11 lat. Boże, ile? 11 lat. A ile ma ten twój kolega lat? 24 chyba, 25 zaraz? No to tak połowa jego życia prawie. No, to jest taki debil, naprawdę. I z nim się nie da normalnie pogadać. Ja z nim wychodzę na dwór, wiesz, bo tam byliśmy w jednej szkole, nie? Tam z podwórka. No, no, no. Świebodzin mały. No i gadam z nim i pytam, co tam słychać. I on mówi, o, słuchaj, wyobraź sobie tak. No, przychodzę do niego, podaję mu rękę na siema, nie? Pionę zbijamy. Pytam, co słychać ostatnio, co u ciebie, a on mówi, ostatnio takiego polimorfa rzuciłem, stary, normalnie wchodzi Lisin na plecy, rzuca hop, warda w, chce mi kiknąć AD carry do tyłu, a ja insta knockup plus polimorf. Ja nie wiem, o co on kurwa gada, nie? O czym on kurwa pierdoli. No, ty, to brzmi jakoś tak. Jeszcze raz? Takiego, mówi, że to tak brzmi właśnie... Uzależnienie. O, tu no, jest uzależniony, no. Tak, tak. Normalnie daj spokój, to takie jaja są. Aha. Chciałabyś być moją dziewczyną? No, wiesz co, jak pójdziemy na te rolki, czy tam łyżwy, co mi tam obiecałeś. No, dobra. To się, wiesz, ty się wtedy porozmawia na żywo. Zobaczymy. Dobra. To kiedy? To ja jutro przyjeżdżam. Albo nie, bo jesteś chora, to może aniołku się pierw wykuruj. No właśnie, właśnie. To jak się wyleczysz, to się ugadamy. Kiedy co? Zgolisz teloniaki z japy kurwidołku, okay. Malutki, nie ma kocham problemu. Cię bardzo, proszę, wmasuj mi twoje nasienie w sutki, stoi mi jak cię ogladam, skarbie. Powtórz proszę jeszcze raz. Mówię, że nie ma żadnego problemu. Dobra, to będzie mógł dogadać na doceku, czy co tam będziesz. No jasne. A ten? A powiedz mi proszę, Ola, jak mogę spytać? No pytaj. Jaki pytaj. Masz kolor oczu? Ja mam zielone oczy. Oczy zielone? Życie szalone! Haha! To ty taka, taka crazy girl jesteś, co? No, tak troszkę, przy bliższym poznaniu. Tak? A co zrobiłaś ostatnio szalonego? Nie, nie, to ja ci nie mogę powiedzieć, to musisz, wiesz, sam zbadać na żywo. Bo ja ostatnio schodziłem po schodach. Co ty szalonego zrobiłeś? No właśnie mówię, ostatnio schodziłem po schodach i skoczyłem o dwa. O dwa, a to ja skakałam po trzy, nawet o, cztery. O, widać to taka crazy. Ja trzymałam wtedy poręcz, ale się udało. Z pomocą to ja bym dla starego na plecy wskoczył.
Nie, no ja to bym się bała, że sobie wiesz, coś zrobię z moją piękną twarzą. Nigdy nie miałem nic złamanego, wiesz? Nie chciałabym nic złamać. Ja miałem złamane serce. O, co się stało? Kiedy? Dawno temu? O właśnie, bo ty nie pytałeś, czy ja mam w związku. A czy ty byłeś w związku? No mówię ci, że jesteś pierwszą dziewczyną, z którą gadam. Miałem złamane serce, bo kiedyś, jak byłem mały, jak się rodziłem, przy urodzeniu, jak wychodziłem z pizdy, nie? No, no, no. To lekarz powiedział, że tam, wiesz, bo tam się ocenia w skali od 1 do 10, jak dziecko jest zdrowe. I ja miałem 2, bo miałem złamane serce w pół. Ale czyli byłeś 2 na 10. Ale teraz jestem 8, solidne i pół. Nie no, to jest sporo, naprawdę. Zaraz będziesz pewnie przy 9. TOMS ONEK 91. Jakbym był obok ciebie, tak z tobą za rękę, jakbym stał, to miałbym 9,5. Aż tyle? O kurczę. No bo piękno dodaje piękności. Słyszałeś to powiedzenie? Nie, nikt mi do takich pięknych słów nie powiedział. Byłeś z chłopakiem 3 lata w związku, to co on ci powiedział? Dużo ciekawych rzeczy mi mówił. A ja bym ci mówił lepsze. No to się muszę przekonać właśnie na żywo. Dobra. A powiedz... ja to właśnie tak preferuję, powiem ci szczerze. Wyjść gdzieś, pogadać, może jakaś właśnie, nie wiem, kawka, może jakieś sushi, jedzonko. No, ja to mogę bardzo lubię. Idealnie, idealnie. A piłaś kiedyś browara w plenerze? Słuchaj, ile razy? Ja zawsze na browara każdego zapraszam. Ja zawsze lubiłem, miałem takiego kumpla, Pawła, nie? Lubiliśmy chodzić we dwóch, właśnie do parku, takiego lasku bardziej. Piliśmy dwie perły eksport i włączaliśmy tą nutę. Czekaj, jak ona leciała, już ci mówię. Co ty kurwa piłaś, spirytus, z tobą chodzę po wódzie jak Jezus Chrystus. Kojarzysz tak, tą nutę? Tak, namalować jak walisz wiadro. No, 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 moja ulubiona piosenka. Zdechły osa chyba, nie? No, zdechły osa. Patolow. Patolow, tak, tak, bardzo lubię tę piosenkę. A wytatujemy sobie nazwiska? Nasze? Nie. Nie, ja ty będziesz miała moje, nie? To po co? Nie? Nie, coś innego co możemy tatuować. No tak, ale mówię, że ty przejmiesz moje nazwisko. Twoje nazwisko, a jak masz na nazwisko? Krasucki. Krasucki, no bardzo ciekawe nazwisko. Norbert Krasucki. Aha. No dobra, no to zajebiście. A powiesz mi w okolicy jakiego miasta jesteś? W tym centrum Polski, bo centrum jest duże, nie? A bo czekaj, no, ja zgadnę, no, wiesz co? No już zgadłeś teoretycznie, no. A, z Łodzi, bez kitu? No, bez a ja słyszałem, że w Łodzi się powodzi. No, powodzi się, powodzi. Czy ja do Łodzi mam chwilę przecież, nie? Tak. Słuchaj, no, jakby zdrowie, to się może jakoś dogadamy albo coś. Zobaczymy. A Łódź jest obok Konina, nie? Tak, tak, gdzieś tam, gdzie Pabionice, Zgierz, tak dalej. Mam, no, no tak, ja byłem ostatnio, był taki event z Lola, kojarzysz? No, nie, był taki event, Meet at Lift. Nie, wiesz co, nie kojarzę, bo ja to teraz właśnie mówię, choruję, ja w domu cały czas sobie siedzę. Ale to było rok temu. A, no to rok temu to ja w ogóle nie grałam chyba, no bo... Ty, to ja tam byłem na tej ulicy, ta główna ulica w Łodzi, przypomnij mi jak się nazywa. Pewnie Piotrkowska. Piotrkowska, wiesz jaka tam jest kurwa patola? Ja tam miałem jest apartament, patola, ja apartament miałem tam wynajęty, schodzę pod apartament z takiej bramy, a tam normalnie gościu liścia dostaje na środku chodnika, bo jego dziewczyna weszła w tego typa, rozumiesz? Wieczorem, no tak mu zajebał, że sam mnie zabolało, rozumiesz? No ale to jest właśnie Łódź, to jest, słuchaj, to są zalety Łodzi. Jakie kurwa zalety? To co, to ty wychodzisz nie, no to i się napierdalaj? Nie, sarkazm. No czemu? Właśnie chodzi o to właśnie, że to nie są zalety, jakby to jest problem tutaj. A powiedz mi, Ola, to ty skończyłaś szkołę już, tak? Tak, tak, tak. I co, idziesz na studia? Znaczy idziemy razem? Wiesz co, ja to jeszcze nie wiem. Nie ma co. Na jakąś psychologię, ale to zobaczymy, czy to mi się uda. Na psychologię? Tak, tak, tak. A wiesz, że ja chciałem iść na psychologię, ale się nie dostałem? To a tak gdzie jak... chciałeś iść na tą psychologię? Do Zielonej Góry. Tu jest jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Ciekawe, ciekawe. Ja jeszcze myślałam, żeby iść kiedyś... na studia mamy w szkole bardzo dobrą aktorską w Łodzi studia i myślałam, żeby tam iść, ale miałam taki chwilowy vibe na to i bardzo szybko mi przeszedł, także. Ale vibe, aha, na aktorstwo? Tak, tak, na aktorstwo, byłam zafascynowana jakby całą tą filozofią tego i zastanawiałam się, oglądałam sobie jakieś szkoły, coś tam patrzyłam, ale końcowo decydowałam, że jeszcze sobie poczekam, zobaczę. No i tak w sumie wyszło, że rok temu tak dosłownie przypadkiem zaczęłam pracować w tej cukierni, no i tak na razie się dobrze bawię. To zajebiście. Ja w
wydaje mi się, że mógłbym z tobą w cukierni tego pracować. Ale ja marzy mi się, bo wiesz, teraz jeżdżę tym tirem, ale marzy mi się, właśnie marzyło mi się bycie zostanie psychologiem, wiesz? Przychodziłyby do mnie takie 16-letnie niebieskowłose dziewczyny, opowiadały o swoich problemach, a ja bym zgarniał siano, nie? Co myślisz? Nadawałbym się na psychologa? Opowiedz mi swój problem. No właśnie, żadnego problemu na razie nie mam. No i elegancko, 150. No naprawione? Naprawione mówisz, no. No. To ci podeślę potem. PayPal. Podeślesz mi potem, no. Okej. Dobra, a ten, a powiedz mi... To jak będę w Łodzi, to się odezwę. Właśnie zastanawiam, czy ja się właśnie nie pójdę położyć. Bo ja to tak sobie wypiłam teraz ten Gripex. Tak beze mnie? No mam jeszcze z 10 saszetek, no. Mogę się podzielić, jak chcesz. Tylko ja nie wiem, czy ty jesteś na tyle chory, żeby je brać. Wydaje mi się chyba, że nie. Boli, no, boli mnie właśnie głowa, no. Boli cię głowa. Aha. Ale pytałem, czy byś się ze mną nie położyła. Ja bym cię przytulił, pomasował, pocałował w czułko, by ci przeszło, nie? Widzę w czułkys. O, musiałam się zastanowić nad tym. A powiedz mi, jak jesteś z Łodzi, to jesteś za Widzewem czy ŁKS-em? A ja nie jestem za niczym, niestety. Nie odpowiadam tego typu pytania. Dobra. Stwierdziłam, że jestem tutaj bez zdania. O, to będzie dobra decyzja. Dobra. A lubisz żużel? Nie, nie przepadam. Ja ogólnie nie przepadam za jakimiś takimi sportami. Mój stary był żużlowcem. Kubica, kojarzysz? No, tak, kojarzę. Znam. No. Aha, no nie, no spoko. Ja się też dlatego motorami interesuję. Motorami? No to jesteś jeszcze zmotoryzowany na dodatek? Same plusy. Zmechanizowany w 100%. Mam nawet sztucznego chuja, odkąd mi skórę zdjęli. Sztucznego? O kurde. No, taki mechaniczny, ale może się rozciągać na 2,5 metra. Na 2,5 metra? Przysięgam. O Boże. Ale no. To nie sprawia ci jakiegoś problemu? Co ty? Mnie się ciężko dba o taki, wiesz, sprzęt. Nie, no. Czasem sika się ciężko, bo w ogóle czasem, jak się na przykład, wiesz, podniecę w miejscu publicznym i mi stanie... No właśnie tak się zastanawiam, jak to jest, bo to pewnie wam się tak dzieje, że wam tak, się właśnie... To jak właśnie mi stoi, to czasem szuram o chodnik, nie? Jak chodzę. Dlatego muszę go owijać wokół kostki. Ale to rozumiem, że ty chodzisz tak to w jakichś dresach, żeby tego nie było widać, nie? No bo ja w ogóle chodzę o kuli. O kuli chodzisz? No, bo mam złamaną nogę. A to rozumiem, że pani ci zastępuje tą nogę w jakiś sposób, tak? Mechaniczna, nie? No tak. Dobra, Olu, ja powiem ci, będę uciekał, bo muszę jeszcze pójść pojeździć. Także no, ja rozumiem, są priorytety. Życzę ci miłego wieczorku, bardzo super mi się grało. Dziękuję bardzo, wzajemnie ci życzę. Wspaniale z tobą czas spędziłem. Życzę ci miłego wieczoru. Naprawdę jesteś niesamowitą osobą, Ola. Mi również. Mam nadzieję, że jeszcze nasze drogi się skrzyżują i będziemy kiedyś... TACZUNIA21-37 Just Subscribed. Jeszcze raz? Mówię, że będziemy mieli kiedyś okazję iść na kapsa. A będziemy mieli kiedyś dziecko? Dziecko? No nie wiem, no. Zależy, jakie nazwiesz, a pomyślę. Może Ala. Jak jest Ola, to będzie Ala. Ale będzie miała kota? Możemy kupić kota. A ja mam brytyjskiego, wiesz jaki słodki? Co ty gadasz? A ty no. Musisz mieć zdjęcie, bo ja to jestem kociara straszna. Tak? Bardzo lubię kotki. A wiesz, że na mnie w gimnazjum mówili kot? Kić, kić. Co ty gadasz? No, ja tak swojego wołam cały czas. Ja, mój to jeszcze jest taki dobry, że on na chłodno jeździ, bo ja miałam przez chwilę elektryczną i mam zdjęcie, jak ona sobie na tej chłodno stoi. No to ci wyślę później zdjęcie kota i dobra, a to co z ty... A wolałabyś mieć syna czy córkę? Nie, no ja to córkę. Co? A co jak szmatą będzie? Nie, no ja byłam, wiesz co, widziałam tyle chłopców małych i jakoś tak mam wrażenie, że oni są jacyś tacy, nie wiem, zawsze prują się wszędzie, jakieś takie dziwne... Ojciec wychowa. Spoko. Ja tak nigdy nie chciałam mieć chłopca, nie wiem dlaczego. Ja mam wrażenie, że dziewczynki są takie spokojniejsze, jakieś takie... A wolałabyś mieć dziewczynkę, co jest szmatą, czy chłopca, co gra lulu? Nie, no to chyba chłopca, co gra lulu. Zdecydowanie. Dobra. Słuchaj, mam taki popisowy żart. No dawaj. To jest taki żart z Krasuckiego na Krasuckiego, rodzinny, przekazywany z pokolenia na pokolenie. I kiedyś... mój ziomek opowiadał, bo mój ziomek jest, on trochę starszy, on jest dziewczyną 15 lat już i on ją wyrwał na ten żart, nie? I ja chcę ci go opowiedzieć. Ale to rozumiem, że ty masz podobny zamysł tutaj? Znaczy, w moim zamyśle jest opowiedzieć ci go i liczę na twoją szczerą odpowiedź i twoją opinię, dobra? Czy dałabyś się wyrwać, gdybyś załóżmy poszła do klubu i któregoś dnia podchodzi do ciebie gościu, taki wiesz, łysy, napakowany i opowiada ci żart. I czy byłabyś jego, nie?
Czy spędziłby tą noc z tobą? Łysy i napakowane, czyli aha, noc z tobą, ale co mamy na myśli? Doprecyzujmy tutaj. Nie, nie, zrozumiałeś mnie źle, nie jestem ani łysy, ani napakowany. Znaczy napakowany nie, jest. Nie mówię o tobie, no ale tutaj wiesz, stwierdzamy, że gdybym była w klubie, tak? No jakby tak. To był mężczyzna łysy i napakowany, no to nie wiem, to mogłoby być ciężko, bo ja to mam swoje predyspozycje jakieś takie. Łysi mężczyźni bardzo mnie nie podniecają, o może tak, także to mogłoby być ciężko. Ja ci wysłałem moją fotkę, jakie mam włosy. A lubisz chłopaków w okularach? Tak, bardzo. A w takim dziewiczym wąsie? Dziewiczy wąs, no taki koperek czasami, nie przeszkadza mi, no. I taka brudka, kozikłaki? Co takie myślisz? Lekkie, ale żeby czasami zgolić, to tak. A ja akurat tak nie wyglądam, ale dobra, nieważne, słuchaj żartu. No słucham. Idą dwie mrówki przez lodowisko, nie? I jedna mówi do drugiej, stary, uważaj, przerębel! A druga, a co mi tam przerębul, bul. Co? Nie śmieszy cię? Nie. Właśnie nie zrozumiałam tego żartu, nie śmieszy mnie. No słuchaj, tłumaczę jeszcze raz. Idą dwie mrówki przez lodowisko, nie? I jedna mówi do drugiej, stary, uważaj, przerębel! A druga, a co mi tam przerębul, bul. A, dobra, okej, rozumiem. A, dobre, co? Taki no nawet ten żarcik ci powiem. To myślisz, że mogłabyś pójść ze mną na randkę? No jeżeli w tym klubie nie byłby łysy facet napakowany, tylko jakiś taki w miarę wyglądem podobny do ciebie, no to wydaje mi się, żebyśmy się dogadali, no. O kurwa, muszę już skończyć, bo mi właśnie fiut zaczyna stawać i szura o podłogę. I mnie powoli to boli. Muszę go zawinąć, a to trochę zajmuje. No ja zajmuję. Wiem, ja to rozumiem, słuchaj, wszystko rozumiem. Także dzięki ci bardzo, Olu, jeszcze raz serdecznie, z głębi serca, bawiłem się niesamowicie. W razie czego jeszcze się zgadamy na jakieś aramki, może normalki. Powiem ci, że masz jedną z lepszych karm, jakie widziałem, nie? A dziękuję. Kocham cię. No ja ciebie też, do następnego. Dobra, do następnego. Nasza jest, widzowie! Dobra, teraz muszę cofnąć te siano, co wysłałem. Nie, no żartuję. No, jest już nasza, widzowie, mamy ją!